Dzisiaj temat wyjątkowo ciekawy, ponieważ być może słyszeliście gdzieś, może jako mit, może jako fakt, o możliwości zmniejszania niedokrwienia, poprawy ukrwienia naszych narządów, która wiązałaby się ze zmianą diety przede wszystkim, jaką stosujemy. Oczywiście wprowadzenie aktywności fizycznej i inne elementy też są ważne, ale tym kluczowym, bez którego tak naprawdę nie przeskoczymy pewnych barier, jest prozdrowotna zmiana diety. Ja chciałem Wam dzisiaj przedstawić żywy przypadek pacjenta, którego mam w swojej opiece i będziemy mogli tego tematu dotknąć bardzo dokładnie. Myślę, że skorzystacie z tego, więc zapraszam na krótkie przedstawienie przypadku 59-letniego pacjenta, który w styczniu tego roku zgłosił się do lekarza i został skierowany do szpitala w jednym z podkarpackich miast w Polsce z powodu duszności, które zaczęły się pojawiać przy wysiłku. Ten pacjent po przejściu 200 metrów musiał się zatrzymać ze względu na brak tchu. No i to przede wszystkim była taka manifestacja, takie objawy ograniczały wydolność wysiłkową naszego pacjenta. Pacjenta przyjęto na oddział kardiologii, wykonano liczne badania biochemiczne, ale tak naprawdę my skupimy się na badaniu, które miało potwierdzić niedokrwienie mięśnia sercowego i wykonano takie badanie, wykonano tak zwane stres echo, czyli badanie USG serca, podczas którego podajemy lek, który przyspiesza akcję serca, no i widzimy wtedy zaburzenia kurczliwości, które są spowodowane niedokrwieniem. I u naszego pacjenta ponad wszelką wątpliwość takie niedokrwienie potwierdzono w tym badaniu, ponieważ były zaburzenia kurczliwości już przed podaniem leku, czyli w fazie spoczynkowej, i wraz z podawaniem leku z narastającymi jego dawkami ten obszar niedokrwienia, obszar zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego się poszerzał. Dodatkowo nasz pacjent w trakcie tego badania doświadczył bólu w klatce piersiowej, czyli tak naprawdę mieliśmy próbę, która była dodatnia klinicznie, bo pacjent miał ból, no i dodatnia echokardiograficznie, no bo indukowaliśmy to niedokrwienie i zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego. Ze względu na dodatni wynik tego badania pacjenta skierowano w styczniu podczas tej hospitalizacji na koronarografię, aby uwidocznić zwężenia tętnic wieńcowych. No i właśnie tutaj mamy bardzo ciekawy obraz. Ten pacjent ma całkowicie zamkniętą prawą tętnicę wieńcową. Czyli my czasami podejrzewamy, że pacjent przebył zawał, o którym do tej pory w ogóle nie wiedział, że go przebył. Czyli mamy zamkniętą prawą tętnicę wieńcową. Pozostaje nam lewa tętnica, która dzieli się na dwie gałęzie. Jedna z tych gałęzi, gałąź okalająca, ma zwężenie między 80 a 90%, czyli mówimy tutaj o istotnej bądź krytycznej zmianie miażdżycowej, która może ograniczać przepływ krwi. Druga z tych gałęzi ma trzy po sobie, jedno po drugim, zwężenia po 95%, czyli to już na pewno jest zmiana krytyczna, krew ledwo przeciska się przez te zwężenia. W przypadku tak licznych zmian w tętnicach wieńcowych my mówimy o tak zwanej chorobie wielonaczyniowej. Pacjent nie ma jednej zdrowej, głównej gałęzi tętnic wieńcowych. Wszystkie są objęte albo zamknięta prawa, albo krytycznie zwężone gałęzi lewej tętnicy wieńcowej. Więc jaki jest wniosek lekarzy? Lekarze kierują tego pacjenta na operację bypassów. Odsyłam do podcastu, co to są bypassy. Niedawno taki odcinek był. No więc pacjent zostaje wypisany ze szpitala ze skierowaniem do kliniki kardiochirurgii, aby tam wyznaczyć sobie termin bypassów. W rozpoznaniu ma chorobę wieńcową wielonaczyniową, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię. Ma dodatkowo jeszcze wadę zastawki aortalnej, ale sama ta wada nie wymaga jeszcze operacyjnej korekty. Jest to pacjent z otyłością, jak widzicie, wskaźnik masy ciała 35 ponad, waga 105 kg przy 172 cm wzrostu, czyli tak naprawdę wiemy, że to jest pacjent z problemem również metabolicznym, który bardzo się przyczynił do progresji zmian miażdżycowych, no i do powstania tych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Jakie są dalsze losy naszego pacjenta? Otóż ten pacjent ze względu na swoje osobiste i rodzinne doświadczenia nie chciał wyrazić zgody na bypassy. W jego rodzinie jedna z bliskich mu osób zmarła po tego typu zabiegu i to były jego rodzinne doświadczenia. Ze względu na to ten pacjent bardzo obawiał się tej operacji. No i szukał jakiejś informacji, aby
aby mieć pewność, że wykorzystał wszystkie możliwe siły i środki, że z tej operacji musi jednak skorzystać. No i w ten sposób można powiedzieć, że spotkaliśmy się z tym pacjentem ze względu na jakieś artykuły opublikowane o tematyce choroby wieńcowej przeze mnie w przeszłości znalezione w internecie. Ten pacjent zgłosił się w lutym tego roku do mojej poradni. Najpierw wymienialiśmy korespondencję mailową, przeanalizowaliśmy dokumentację, no i na wizycie zapoznałem pacjenta z planem postępowania. Oczywiście cały czas podkreślam, biorąc pod uwagę brak akceptacji tego pacjenta dla leczenia operacyjnego. Pacjent powiedział, że będzie się imał każdego sposobu i skorzysta z każdej propozycji, aby móc poprawić swoją sytuację, nie wykonując zabiegu bypassowania tętnic wieńcowych. Więc przedstawiony roboczy plan naszemu pacjentowi wyglądał w skrócie tak, że pacjent ma zmienić dietę na taką, która udokumentowała hamowanie postępu zmian miażdżycowych, a nawet regresję zmian miażdżycowych, czyli plan według Dina, Ornisza, Carduela, Esselstyna. To są badania, które rzeczywiście takie wyniki nam elegancko pokazały. No i po 3 miesiącach stosowania takiego protokołu na czerwiec wyznaczyliśmy badanie radioizotopowe, bardzo dokładne badanie, które ma nam pokazać w czerwcu, czy rzeczywiście mamy rozległe niedokrwienie mięśnia sercowego i czy musimy z powrotem wrócić do tematu rozmowy o operacji bypassowania mięśnia sercowego. Ci, którzy śledzą moje media i materiały, które przygotowuję, znają ten slajd. On pokazuje główne założenia nieprzetworzonej diety roślinnej. Nie będę się przy nim dzisiaj dłużej zatrzymywał. Możecie znaleźć zalecenia tej diety, możecie znaleźć kurs dotyczący diety nieprzetworzonej roślinnej. Możecie wejść do klubu, gdzie mamy bardzo dużo materiałów na ten temat. Jesteśmy miesiąc później, marzec tego roku, po miesiącu diety i mamy tutaj cytat z korespondencji z pacjentem. Jego waga łącznie zredukowała się od stycznia o 16 kg. Pacjent czuje się bardzo dobrze. No i wykonał badania kontrolne, które przesyła mi do analizy. Ja tylko wypisałem niektóre z tych kluczowych w ocenie pacjenta parametrów. Ma bardzo niskie parametry dotyczące stanu zapalnego CRP poniżej 1, czyli jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Witaminę D3 musimy jeszcze podnieść, aby była powyżej 50 i tam zwiększaliśmy dawkę witaminy D3. Homocysteina mieści nam się poniżej 10, osiągamy swój cel. No i pacjent przełamał już po pierwszym miesiącu, przełamał insulinooporność. Poziom jego insuliny na czczo rano jest poniżej 6. Przypomnę, że potrzebujemy poniżej 10, także naprawdę tkanki pacjenta zaczęły być wrażliwe na jego własną insulinę. No i przenosimy się do czerwca tego roku. W czerwcu pacjent wykonuje, jeszcze w innym mieście, badanie radioizotopowe. Dlaczego to badanie? Ponieważ ono jest bezdusznie dokładne, jeżeli chodzi o analizę i ocenę wielkości indukowanego niedokrwienia. Mamy po stronie prawej panele takie donaty, które nam pokazują, ile izotopu się odłożyło w mięśniu sercowym. Natomiast po stronie lewej widzimy, że jest małe ognisko ubytku depozycji izotopu, czyli mamy niewielkie ognisko niedokrwienia po wysiłku fizycznym, ale jest ono niewielkie. Mamy kolejne skany badania radioizotopowego i widzimy, że głównie to niedokrwienie u naszego pacjenta indukowane wysiłkiem, bo tam, gdzie są żółte strzałki, to jest faza spoczynkowa i widzimy tylko niewielki czerwony kolor na koniuszku serca, ale tam, gdzie są strzałki czerwone, to jest faza wysiłkowa i widzimy, że rzeczywiście jest mało żółtego koloru na koniuszku serca, czyli segment koniuszkowy mięśnia sercowego zdecydowanie jest niedokrwiony po wysiłku. No ale tak to wygląda w tak zwanym bull's eye, czyli w takiej naszej tarczy strzelniczej. Widzimy, że na środku, tu gdzie są czerwone strzałki, mamy czarny obszar i to jest obszar niedokrwienia mięśnia sercowego po wysiłku. No, nie jesteśmy zadowoleni, bo jest taki obszar, ale cała sprawa polega na tym, że segment koniuszkowy to jest 1/16 objętości mięśnia sercowego, co daje nam łącznie to nasze bezduszne badanie radioizotopowe, komputer oblicza te wszystkie parametry, daje nam łącznie, że indukowany wysiłkiem ubytek
ukrwienia mięśnia sercowego to jest zaledwie 8% całego mięśnia sercowego. Ja przypomnę, albo powiem Wam, bo przecież skąd mielibyście wiedzieć, że jeżeli mamy indukowane niedokrwienie mniejsze niż 10% objętości mięśnia sercowego, to nie zyskujemy na wykonywaniu operacyjnych procedur rewaskularyzacji, czyli poprawy ukrwienia mięśnia sercowego. Czyli ten pacjent po 3 miesiącach diety typu reversal, oczywiście podjęciu rekreacyjnej aktywności fizycznej i wszystkich innych technik, które są stosowane, aby poprawić jego sytuację, uzyskał efekt w postaci tylko 8% indukowanego niedokrwienia po wysiłku, co de facto nie kwalifikuje go dzisiaj do zabiegu rewaskularyzacji, nie kwalifikuje go do bypassów, ponieważ my wiemy, że dopiero jeżeli ten obszar będzie większy niż 10%, czy 20%, czy 30%, to poprawa ukrwienia mięśnia sercowego, doszycie dodatkowych dróg dla krwi, które miałyby dopływać do mięśnia sercowego, wtedy dopiero przynosi wymierną korzyść i poprawia rokowanie naszych pacjentów. Dlatego właśnie to utwierdziło pacjenta w czerwcu, aby podtrzymać swoją decyzję o rezygnacji z operacji bypassów. Odwołał on termin operacji w drugiej połowie lipca. Wymieniliśmy korespondencję po to, aby śledzić jego dalsze losy. Pacjent jest aktywny fizycznie, codziennie maszeruje, jeździ na rowerze, nie ma objawów ograniczenia tolerancji wysiłku. Przypomnę, że po 200 metrach w styczniu ten pacjent musiał się zatrzymać ze względu na pojawiającą się duszność. Zauważcie, mamy 6 miesięcy, modyfikacja stylu życia, żadnych bypassów, żadnych stentów. Jak inaczej wygląda nawet klinicznie w codziennym życiu obraz tego samego pacjenta. No i mamy cytat. Jeżeli chodzi o stan mojego zdrowia, to czuję się bardzo dobrze. W dalszym ciągu stosuję się do diety oraz uprawiam sport typu jazda na rowerze oraz piesze marszruty. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Musicie przyznać, że miło jest uzyskiwać takie informacje od pacjentów i to niełatwych pacjentów, takich, którzy nie mają w koronarografii ani jednej zdrowej, nieobjętej zaawansowanym procesem miażdżycowym tętnicy. Jakie są wnioski z tego przypadku pacjenta? Otóż przede wszystkim nawet w bardzo zaawansowanej w koronarografii chorobie wieńcowej skuteczne wprowadzenie udokumentowanych naukowo schematów modyfikacji stylu życia przynosi znaczną poprawę. Jest to poprawa funkcjonalna pacjenta, w codziennym życiu funkcjonuje on lepiej. Ma lepsze parametry metaboliczne, co się wyraża w badaniach laboratoryjnych, oraz ma obiektywną poprawę w zakresie indukowanego niedokrwienia mięśnia sercowego, co widzimy w bardzo obiektywnych badaniach radioizotopowych. I to wszystko można uzyskać i każdy z nas może tego typu poprawę uzyskać. Jest to zależne od naszych własnych decyzji. Jeszcze tylko pokażę główne referencje, co było podstawą do takiej interwencji. Przede wszystkim opierałem się na schematach dietetycznych Dina Ornisza, Caldwella Esselstyna oraz badania pani profesor Judith Hochman, badania ischemia, badania, które śledziło losy pacjentów z chorobą wieńcową, ze stabilną chorobą wieńcową, w zależności od tego, czy stosowano u nich strategię zachowawczą, czyli modyfikacji stylu życia, leczenia farmakologicznego, czy stosowano u nich operację rewaskularyzacji, czy stenty, czy bypassy. Na podstawie tych wszystkich źródeł, no to nie ja wszystko to wymyślam. Są naukowcy, którzy bardzo postawili fajne fundamenty pod tego typu interwencje. Osoby zainteresowane, zapraszam do śledzenia moich projektów, zapraszam do Klubu Zdrowia, zapraszam do wspierania moich projektów. Możecie to robić zostając klubowiczami Klubu Zdrowia, możecie mnie wspierać również na Patronite. Mam nadzieję, że zaciekawiło Was to, co dzisiaj miałem Wam do powiedzenia. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia niebawem.